Cześć, tutaj Paweł Malinowski. Jak dobrze wiecie, bardzo lubię Super Zinksy i dowiedziałem się, że w Biedronce jest gra Super Zinksów. Dlatego szybko biegnę do Biedronki, aby nikt mi tego nie wykupił. Szybko, 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 szybko. Otwórzcie się drzwi. Udało mi się kupić, była chyba ostatnia sztuka. Zaraz z Martyną Zabawą będę grał. Każdy, kto zna Martynę Zabawę, zostawia teraz łapkę w górę. Pokażcie jej, że ją znacie, bo jak będzie tylko jedna łapka w górę, to pomyśli, że nikt jej nie widział nigdy na świecie. I zostaw subskrypcję, żeby było wszystko spoko. No i wbijaj na Insta, ja idę grać, siema. Paweł, czemu mnie tu zaprosiłeś? Na pojedynek w grę bitewną Super Zinks. W tej grze chodzi o to, żeby pokonać enigmę. Martyna, czy pokonasz enigmę? No nie wiem, jak powiesz mi jak to, może tak. Odpakuję to i opowiem ci reguły, bo ja znam je na pamięć. Serio? Nie, po prostu przeczytam w instrukcji. Sprytnie! Twoje atrybuty, siła, mod bitewnych. Pobierz kartę. Ej, mówiłeś, że znasz tę grę. Dobra, już wiem wszystko. Tutaj są pionki. Najpierw trzeba wybrać swojego bohatera. Ja chcę być kostką lodu. Ja biorę banana. Kozacko. Bo mam dużo protein. Czas postawić planszę do gry. Plansza jest dwustronna. Kiedy wybierzecie już swojego bohatera, trzeba wziąć kartę swojego bohatera. Ona ma trzy atrybuty, które odpowiadają wzorkom na kości do gry. A to do czego służy? Enigmę stawiamy na środku, bo to o nią walczymy. Ale jak powiedziałem, my podbijamy stawkę i będziemy grali o saszetki z najnowszej serii, więc słuchajcie, emocje tutaj będą sięgały zenitu. Martyna, myślisz, że ktoś z nas wygra Kid Fury? Najrzadszą enigmę tej serii? Kid Fury? Ta osoba, która pierwsza pokona enigmę w tej batalii, wygrywa saszetkę i będziemy otwierali je tutaj razem z wami na odcinkach. A jeśli wy już macie swoje Super Zinksy i wasi koledzy również, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję! Tak, to trzeba zrobić na samym początku filmu. I teraz toczymy... Nie, nie, nie tak się toczy bitwa. Mówisz, że to bitewna gra. Bitewna pionkiem. Sam jesteś pionkiem. Ty jesteś pionkiem, ty jesteś bananem, ja jestem kostką lodu. Jak myślicie, kto wygra? Czy ja, czy zabawa, tur? A skąd wiemy, czy pokonujemy tych przeciwników? Spójrz, Martyna, tutaj. Kiedy ja trafię na Mad Popa, który ma siłę 5, 3 i 6, moja karta ma 8, 10 i 4. Jeśli na kostce wypadnie zielona gwiazdka, oznacza, że mam 10, on ma tylko 3. Czyli pokonuję go i idę pole wyżej. Jak się nazywam? Badnana, czyli niedobraniania. Zły banan, a nie niedobraniania. Ale nana to też niania. A, nie wiedziałem. Okej, okay, no to tak. Mój przeciwnik no, ma tutaj takie ten teges. Różne liczby. Ja z kulizerem, z lodzikiem sobie gram. Oj, i uwaga, to ser, bo takie dziury ma. Rzucam kostką, zielony, ósemka, on ma czwórkę. Bęk, pnę się. Yeah. Pnę się do góry. Ale czad. Oby na kostce wypadł zielony, bo zielony to moja największa siła, mam aż 10. I z liczbą 10? Tak, mam 10, czyli... Oszukujesz! Nie. Pokonuję kubę na śmieci i teraz moim przeciwnikiem będzie wściekła tarka. Oby moja kostka lodu sobie poradziła. Oby sobie nie poradziła. Oby poradziła, Martyna. Teraz ja muszę wygrać. Muszę zmierzyć się ze Stomperem. Stomper jest trampkiem. Niezły trampek. Czerwony wypad. Czyli, oj. Masz 4, on 5. Stoisz w miejscu, Martyna. Stoisz w miejscu. A ja biorę kostkę. Zasady tak mówią, no to robię tak. Ja biorę kostkę i rzucam ją. Wypad żółty. Czy żółty, czyli 8 pokona. Gdzie to jest? Tu 7. Tak, Martyna, 8 bije 7, prawda? Ale coś masz duże te. Bo mój jest najsilniejszy. Dlaczego wziąłeś tą kostkę? Nie, nie, to nie jest tak, Martyna, popatrz. Każda karta ma 3 liczby, 8, 10 i 4, ale są one umieszczone na różnych kolorach. I zabierasz tutaj, mi kartę. Chodzi o to, żeby nauczyć się rzucać kostką i zawsze wybierać swoje kolory. Dzięki temu będziesz niezwyciężona, Martyna, ale to lata praktyki. Musisz być mega super zinksiarą, aby zawsze jestem tak. Jestem mega super zinksiarą. A wiesz, gdzie można dostać tę grę, czy nie wiesz? W Biedronce. No, słuchaj, może kupisz tę swoją i potrenujesz. Może dasz mi... No dobra, pożyczę ci. Trzeba się dzielić, moi drodzy, trzeba się dzielić. Żółty! O tak, w końcu pokonałam tego trampka i następna runda będzie popcorn, czyli taki popcorn, ale taki... Popcorn! Piu-piu-piu! Teraz mogę wygrać tylko, kiedy trafię liczbę zieloną dyszkę, a to robi się coraz trudniej, bo im wyżej... Oszukujesz! Nie, nie oszukuję, naprawdę! Kto widział, że Paweł oszukuje, pisze w komentarzu, Paweł oszukuje!
A kto widział, że nie oszukuję? Pisze Paweł, nie oszukuję, nawet nagrałem, jak rzucam kostką. No właśnie tak, rzucałeś jakoś podejrzanie. Lecę zrobiłeś tutaj. Powiedziałeś tak, o, muszę rzucić zielony. Nie trafiłem zielony. Cofnijcie sobie film i zobaczcie, że tak nie zrobiłem. Martyna ja oszukuje. Ja sobie na pewno cofnę. Martyna już oszukuje. Ja cię sprawdzę, gościu. U mnie musi wypaść, no najlepiej żółty, bo żółty to mam najlepiej. Tak, ale jeszcze na tym etapie zielony może wypaść. O, pił. Co tam, lepisz coś z plasteliny? Nie, chucham na kostkę, żeby na pewno wypadł zielony. Chcę wygrać otwieranie saszetek. Nie! Żółty! Tak. Nie! Tak! Błagam, nie! O tak! Jaki? Żółty to twoja... Moja najmocniejsza moc! Moc pioruna. Moc Martyny z obawy. Czyli teraz mamy równe szanse o enigmę. Nice! Bang! Teraz ja rzucam kostką i obym wypadł... Zielony! No nie! Nie! Widziałam, jak rzuciłeś! Dobra, nie. Wygrywam! Otwieramy teraz nasze saszetki. Ja ci otworzę twoją saszetkę. Ty pierwszą otwierasz? Ostrożnie, żeby kit fury był, proszę. A jak on wygląda? Nie wiem, jest wściekły. Zoba. Ale wściekły gościu z niego! Co? Nie. Tak. Nie. Tak. Nie. Nie, ściemniasz. Dobra, wiem, że ściemniasz, byś inaczej się przeszła. Skąd wiedziałeś, że bo znam cię 4 albo 5 lat. To jest gościu z siłowni. Dźwiga cię w żart. Pokaż go, no, pokaż. Niezły jest. Ty byś tyle podniósł? Słuchaj, ja podnoszę... Takie dwa zinksy potrafię podnieść. Pokaż, co wam trafiłeś. Zobaczmy. Uwaga, moi drodzy. To nie Kid Fury, ale za to... Sałatka owocowa. Bardzo smaczna, bardzo zdrowa. Martyna, lubisz owoce? Tak, proszę, prosto do mojej paszczy. Łap, a powiedz a. Ła. Żądam rewanżu. U Martyna aż cały stół podskoczył. Ała. Jeśli wolno tak robić, to jest grabitewna, ale kulturalna. Rzucam kostką. Czekaj, a nie przełożyłeś tarczy? No dobra, niech będzie. Jazda! Jazda! Wow, moja najlepsza tarcza! Piątka. Może zagramy z Marcinem, moim bratem, on tu uwielbia takie gry. Ej, to prawda, Marcin zawsze na imprezy rodzinne przynosi pełno gier planszowych. No, możecie wbijać na jego kanał, kariera youtubera. O, tak. I zobacz, ja już tutaj przymierzam się do kolejnej rundy. Nieźle. A ty? A czy kostka lodu pokona Fizera? Nie, bo jest lepsze. Pokona, patrzcie, rzucam kostką. Paweł! Haha, dobra, koniec tych żartów. No w końcu rzuciłeś. Żółty 8 i tak go pokonuje, nice, nice. Rzucam kostką i wypadł zielony. Ta kostka chyba jest zaprogramowana na zielone. U mnie to jest 8, u gościa to jest 4, co znaczy, że papa, pokonany. Wiem, że mieliśmy otwierać saszetki dopiero po pokonaniu enigmy. Ale słuchajcie, muszę zobaczyć, o co gramy. Ja wybieram ze swojej kubki saszetkę, Martyna zobaczy w swojej. Jeśli kiedykolwiek ktoś z was nurkował w wodzie i widział jakieś ryby, zostawia w komentarzu łapkę w górę i pisze: ryby, ryby są w wodzie. No dobra, skoro Paweł otworzył swoją saszetkę, to ja też nie pozostanę mu dłużna. Ej, nie jesteś mi nic dłużna. To Kid Fury! Chyba ty jesteś Kid Fury. Zgadnij, co to jest, bo ja wiem, bo na moim filmie... Ja też wiem! No dawaj. To jest lupa. O, myślałem, że nie zgadniesz, bo ja najpierw myślałem, że to jest jakaś paletka do Badmintona. A, widzisz, sam jesteś Badminton. Ty jesteś Badminton! 5 hours later. Kto jest tutaj? Jeszcze chwilę, jeszcze chwilę. No chyba nie ty! Ostrzyj te emocje, ostrzyj te emocje. Chyba nie tym! Ostrzyj te emocje. Chyba nie ty, ostrzyj te emocje. Ja. A nie, ty? Nie. Nie! A ja jestem tu, a ty tam! Dawaj tę kosteczkę. Słuchajcie, to nie jest zwykła kosteczka, to jest kosteczka, co zawsze rzuca... Rosłowe! Zielone? Tak, zielone! Oszukista. Na remis! Teraz walczymy, to jest fair! Widzisz? O, patrz, twój się przewrócił! On się potknął... Ej, wygrałam! Ja... Nie liczy się, bo walnął mojego! O, no to liczy się podwójnie! Nie, Martyna, wygrałaś ze mną! Wszyscy bijemy, brawo Martynie! Klap, 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 klap! Piękna to była gra! Tego tako, burrito, burrito! Tego tako, burrito, burrito! Nie, tego burrito, nie wolno! Ja przegrałem! Liczą się moje saszetki. Wow, to jest blender do sałatki owocowej. Proszę bardzo, mogę widziałem, jak Aga robiła sałatkę owocową blenderem. I co, masz kitwury? Dolarka? Ej, daj, akurat zapomniałem swojej. Ogólsem rwi. Nie, nie rób tego, Martyna! Słuchaj, ale błagam, zostaw mi chociaż jedną figurkę z tych, błagam. Bo ty zgarniasz wszystkie. Wszystkie zgarniasz. Enigmę również zgarniasz. I powiedz mi, którą dasz mi chociaż jedną, proszę. No dobra, to którą byś chciał i dlaczego? Błagam, mogę enigmę? Możesz. Dzięki. Bo ja tu podzielę się z tobą i dam ci
jedną grę, bo specjalnie dla ciebie też wziąłem. Ojejku, to wiesz co? Żebyś zagrała z Marcinem na przykład, czy coś. Okej, okay, dziękuję bardzo. Super. Marcin, to jest wyzwanie. Dziękuję ci za grę, Martyna. Bój się, bo jestem przynajmniej. To była super gra, widzę, że ćwiczyłaś. Ćwiczyłaś chyba przed rozgrywką. A tutaj, gdzie jest Martyny biceps, macie następny film. A tu, gdzie nie ma bicepsa, jest jednak biceps, kolejny film. Zapraszam na kanał Zabawa, turu, turu. Zabawa, turu, turu. Fuuu!